są Rozmowy Rawicza. Podcast niezależny. Muzyka, kultura, żyćko. Cześć czołem, witajcie. Zapraszam was na materiał, który został zarejestrowany 21 lipca 2024 roku w Pałacu Radolińskich w Jarocinie, w niedzielę, w ostatni dzień tegorocznej edycji festiwalu w Jarocinie. Trzeba było poczekać do ostatniego dnia, bo musiał być wyłoniony laureat tegorocznych Rytmów Młodych, Wielkopolskich Rytmów Młodych. Jury w gronie zacnym, możecie sobie wygooglować, kto tam był, pewnie na Wikipedii też już jest, postanowiło, że tegorocznym laureatem będzie formacja Villa Kosmos. Dosyć odważny to werdykt, ale chyba zasłużony. Byłem, widziałem. Cieszyłem się i cieszę, że nie byłem w jury i nie musiałem decydować. Byłem w innym jury, jak wiecie, niedawno. No ale to inna historia. Więc zapraszam na spotkanie z Wojtkiem Wojdą, z Farben Leire i z Antkiem z Villa Kosmos. Posłuchajcie, co się stało. I może tak po cichu jeszcze dodam, że to już drugi taki odcinek z laureatem i z weteranem Jarocina i liczę, że trzeci powstanie w przyszłym roku i kolejne w następnych latach i stanie się to dosyć fajną tradycją i będzie to można obejrzeć za lat 30 na przykład i będzie to jakimś świadectwem historii. Było trochę śmiechu, było trochę anegdot, było trochę rzeczy poważnych, smutnych i wesołych. No jak to w życiu. Zapraszam na odcinek specjalny z festiwalu Jarocin 2024. Cześć, jeszcze raz. Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry. Programowo 6 po, czyli zaczynamy. Jest z nami Wojtek. Zapraszam. Sytuacja techniczna jest taka, że od tej chwili włączam nagrywanie i wszystko, co powiecie, będzie użyte przeciwko wam. Może być użyte przeciwko wam. Jeżeli ktoś z was będzie chciał nam przeszkadzać, to zapraszam. To bardzo chętnie, byle merytorycznie. Chociaż żarty też są mile widziane. A, to już obsłużyliście się, no tak. Jeszcze jedna informacja, może nie wiecie, ale reprezentant jednego i drugiego zespołu to są laureaci Wielkopolskich Rytmów Młodych. Który w którym roku wygrał? Niech pozostanie zagadką. To są Rozmowy Rawicza. To jeszcze raz. Nadzieja polskiego punk rocka. 13 razy, czy 14 to był wczoraj? Wczoraj 13. Pechowo. No jak się okazało, oni chyba nie. Nie, no dobrze, no, ale też jak was oglądałem, to był potencjał. Mielibyście szansę w tym przeglądzie. I też nadzieja polskiego, no teraz nie wiem czego, czy punk rocka to już chyba nie. Mam nadzieję, że tak. Że punk rocka, tak? W jakiś sposób. Punk rocka, dobra. Bo ja bym tak podyskutował jeszcze z tym, co wygracie. No ale dobra, nadzieja polskiego punk rocka, polskiego, wschodnioeuropejskiego, no wszelakiego. To może postpunku w takim razie. O, postpunk rocka, nie wiem, czy jest coś takiego. Jest. Jest postpunk rock? Tak, kiedyś New Wave się na to mówiło, teraz postpunk jest bardziej obiegowy. Dobra. To będziemy mówili i tak, i tak. Ciekawe, tak, co z tego wyjdzie. Tak, i tak. No, dobra. To wy się będziecie wymieniać, tak. Co?
bo ja pewnie będę musiał mówić najwięcej. czyli Farman Lere i Villa Kosmos, laureat tegorocznego przyglądu. Kto jeszcze nie bił braw, to pogratulujcie. Dobra, dobra, wystarczy, bo mam mało czasu. Będziecie mogli ich jeszcze oklaskiwać dzisiaj o 15? O 16.30. 16.30. To macie lepszą porę niż wczoraj rozmery. Tak, tak. To, no. to by wyszło. Dzisiejsze spotkanie, tak jak to rok temu, odbywa się pod hasłem Jarocin wczoraj i dziś. I stąd taka jak gdyby obsada ról. Przed chwileczką, to może zdradzę małą tajemnicę, jak byliśmy na takim technicznym spotkaniu, bo palenie na zewnątrz szkodzi mniej niż wewnątrz, tak minister zdrowia twierdzi, to Wojtek zaczął wspominać pewną taką sytuację sprzed lat... 30 równo. 30. Nie chcę ci wypominać wieku, nie? Żeby nie było... Nie, radzę sobie. Spoko, nie? Ja wtedy miałem lat 5, także jest okej. A, no to spoko, nie? No tak. I oczywiście osadziłeś wszystkie wydarzenia tutaj w czasie, w miejscu i w przestrzeni tam na lewo od tej ławki, gdzie ten facet stał i tak dalej. Ale kiedy ty to opowiadałeś, ja sobie uświadomiłem, że cały Jarocin wyglądał zupełnie inaczej. Cała Polska wyglądała zupełnie inaczej. Cała ta nasza rzeczywistość wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Nie chcę popadać w kombatanctwo, ale chciałbym się cofnąć jeszcze dalej niż te 30 lat chyba, do tego momentu, kiedy wy się zgłaszacie, kiedy wysyłacie, co już wysyłaliście, taśmę czy kasetę? Ja zacznę od tego, że w 1982 roku byłem po raz pierwszy w Jarocinie, ale nie jako muzyk, tylko jako uczestnik. Jako Wagarowicz. I to autentyczny, bo wtedy akurat rodzice myśleli, że jadę nad jezioro pod Płock, a pojechaliśmy do Jarocina. Był 82 rok, ja nie miałem wtedy 16 lat jeszcze. Natomiast pierwszy raz zgłosiliśmy się w 1987 roku. Sytuacja była o tyle zabawna, że wtedy było coś takiego jak rekomendacje. To znaczy były zespoły te tak zwane bardziej znane, które rekomendowały te mniej znane. Oczywiście z reguły to się odbywało tak, no dzisiaj nie wstydź się do tego przyznać, ale można to powiedzieć już głośno, przedawnienie, że tak naprawdę to kumple kumpli zgłaszali, bo ja na przykład z Muńkiem Staszczykiem mieszkaliśmy w pokój w akademiku przez 2 lata i tam trochę wody mineralnej spożywaliśmy. W związku z powyższym, sytuacja była prosta. Muniek, jest taka opcja w Jarocinie, weźcie nas, poprzyjcie, my tam chętnie zagramy. No i oczywiście on napisał rekomendację, do tego dołożył Zęczewskiego Andrzeja, który wtedy też grał w Tilawie i obaj nas rekomendowali. Rekomendujemy udział zespołu Farbenlery na festiwalu w Jarocinie. I to powodowało, że nie musieliśmy przychodzić, bo tak jak mówisz, te przesłuchania. Aha. Myśmy nie musieli przesłuchań przychodzić, bo ta rekomendacja wystarczała, ale kasetę magnetofonową musieliśmy wysłać. Więc była kaseta, ale jeżeli była rekomendacja, to już przesłuchań jako takich nie było. A wy żeście musieli jakąś rekomendację zdobywać? Jak to wyglądało? Czekaj, dam ci może... Teraz chyba już nie. Ja o żadnej rekomendacji nic nie wiem. Był konkurs. Kiedy dostaliśmy się do finału, byłem zszokowany, a potem to już tylko bardziej. Ale to poczekaj. To wysyłaliście zgłoszenie, bo tam siedzi część zespołu, widzę, nie? Pozdrawiamy. Tak jest. Świetna konferencjerka w ogóle. Gratuluję. Poczekaj, bo zgubiłem wątek, bo tak się uśmiechał, że... Musieliśmy zgłosić się do konkursu, wysłać nagrania i opis. Zostaliśmy wybrani przez jury chyba już w tym momencie. Mikrofon działa. Może za cicho mówię. Mikrofon działa, ale prośba do osób z tyłu, bo tu jest taki pogłos, że przeszkadzacie osobom z przodu tymi rozmowami. To taka, wiem, że to mało punkowe, ale... Postpunkowe. Postpunkowe, bardziej. Także wracając do rekomendacji, nic o niej nie wiem. Nic o nich nie wiesz. Nie, bo ja muszę powiedzieć tylko, że ta rekomendacja była chyba tylko jeden rok. Właśnie wtedy my się akurat załapaliśmy, 87 rok, bo później w 88 już tego nie było. To było za czasów, kiedy Jakobson i Winder robili Jarocin i oni wpadli na pomysł tych rekomendacji. To tak na marginesie. Więc rekomendacje to jest bardzo dawna pieśń przeszłości.
No tak, ale no kumoterstwo mówimy zdecydowane. Znaczy, dzisiaj po latach mogę tak powiedzieć, bo ja to dzisiaj tak widzę. Wtedy to widziałem tak, że chcieliśmy bardzo zagrać. Pojawiła się opcja rekomendacji, no to skorzystaliśmy i parę innych kapel też skorzystało z tego, co pamiętam. Niektóre z nich grają do dzisiaj, ale już nie będę zdradzał tajemnic, które to zespoły. Natomiast no tak to było wtedy, to trzeba przyznać. Aczkolwiek już później, 88, 89, 90 dostawaliśmy się normalnie z kaset, a w 90 roku były przesłuchania robione w Joku. Wtedy te przesłuchania, można tak powiedzieć, wygraliśmy i dostaliśmy się na dużą scenę. I, no i już potem kolej losu była taka, że zostaliśmy jednym z laureatów. No trudno, no co zrobić? No i teraz musicie grać do dzisiaj. A Antek, a co ty wiedziałeś, co wy wiedzieliście o Jarocinie, kiedy się tu zgłaszaliście? Bo to jest tak obrośnięty legendami, niektóre są prawdziwe, niektóre mniej, festiwal, że może warto to zweryfikować w ogóle, co do was dociera, nie, z tamtych czasów. Podejrzewam, że każdy z nas wiedział trochę mniej lub trochę więcej. Ja o Jarocinie kiedyś czytałem książki, to było gdzieś na przełomie gimnazjum i liceum. Wtedy byłem wkręcony w tego punk rocka, nie post-punk. I na takie koncerty się wybierałem i takiej energii poszukiwałem. Gdzieś na przestrzeni lat, ta pamięć mnie już zawodzi. Szybko. Szybko, no. Zgłosiliśmy się tutaj nie wiążąc z tym żadnych nadziei, ani nie przypasowując się tutaj jakoś stylistycznie. Samo to, że zostaliśmy tutaj docenieni i to, że myślimy, że gramy jakąś nowoczesną wersję punk rocka, utwierdza nas w tym przekonaniu, że Jarocin jest punkowym festiwalem. W dalszym ciągu idzie z duchem czasu. Okej, dobra, a tak roboczo i technicznie zdefiniuj punk rocka. Punk rock to jest robienie rzeczy po swojemu, tak jak czujemy. A bardziej treść czy bardziej forma? Jedno i drugie. No ty dyplomata. Na pewno nie jesteśmy tak zaangażowani światopoglądowo. Myślę, że jesteśmy jakoś głównie skupieni na tej warstwie uczuciowej. Opowiadamy o tym, jak jest, ale u nas. W naszych głowach. Okej, dobra. No bo to ja po tym, co słyszałem, a słyszałem was raz, tutaj w amfiteatrze, to bym powiedział, że wy jesteście takim głosem pokolenia, które błądzi. Zgodzisz się, czy obrażasz? Zdecydowanie tak. A Wojtek, a wy byliście na początku głosem pokolenia, które błądzi, czy głosem pokolenia, które jest wkurwione, czy głosem pokolenia, które nie widzi żadnej nadziei? Ja zespół, który się nazywa Farbenere, założyłem w 86 roku i to było tak naprawdę, jak to wtedy mówiłem i powtarzam to 30 par lat później, nuda wygnała nas z domu, bo takie były czasy wtedy. Dzisiaj to jest tyle alternatyw do spędzenia wolnego czasu, że to zupełnie jest inaczej niż kiedyś było. Kiedyś tak naprawdę człowiek siedział i zastanawiał się, co z sobą zrobić. No i to było tak, że myśmy założyli zespół, nie zakładając, że 38 lat później spotkamy się w Pałacu Radolińskich i będziemy o tym rozmawiać, zakładając, że to będzie przygoda jakaś krótka, zwięzła i na temat. Teraz czym myśmy byli zagubieni? Nie sądzę. Raczej tamto pokolenie musiało się szybciej życia nauczyć niż dzisiejsze, tak myślę. No, bo były czasy komunistyczne, byliśmy zamknięci w pewnego rodzaju szklanej bańce i no, musieliśmy dorastać szybciej, o tak. Ja w wieku 16 lat, jak dzisiaj widzę 16-latków, to ja sądzę, że być może się mylę, być może mam inną perspektywę, ale wydaje mi się, że ja w wieku 16 lat jakby dużo więcej o świecie wiedziałem niż dzisiejsi 16-latkowie, no bo takie były czasy, ale to nie wynika z tego, że ja mówię źle o dzisiejszej młodzieży, tylko czasy były takie, a nie inne. Było wszystko trudniej, wszystko było, trzeba samemu zdobyć. Jak chciałeś posłuchać dobrej muzyki, to kolega z Villa Kosmos włączy internet, znajdzie. Jak nie, to weźmie Spotify'a, wpisze cokolwiek, nawet hasło punk rock i pojawią się 1874 zespoły i może sobie posłuchać, coś znaleźć. My, żeby znaleźć muzykę, tak, musieliśmy jechać do Jarocina, nagrywać ją na Grundigi, musieliśmy od kolegów, którzy nagrywali na Grundigi, dostawać nagrania, bo nie było internetu, nie było takich rzeczy, więc ja nie mogę powiedzieć, że byliśmy zagubieni. Raczej byliśmy poszukiwaczami światła w ciemnokątach miasta i byliśmy jednocześnie pokoleniem walczącym, bo
uważaliśmy, że jest przeciwko czemu walczyć i przeciwko komu się buntować. System, który był wtedy przyjęty w Polsce, komunistyczny, no był jaki był, wszyscy pamiętamy, ci, którzy to przeżyli. Więc my byliśmy raczej pokolenie walczące i poszukujące. Nie powiedziałbym, że zagubione. Walczące i poszukujące. To, co mówi Wojtek, prowokuje mnie, żeby się ciebie zapytać, bo jeżeli Farben to była formacja, którą z domu wygnała nuda, to tak jak się patrzy na was, to co, wy nie macie kurna kolegów? Nikt was nie lubi, nie wiem, nikt się do was nie chce odzywać i dlatego, nie wiem, założyliście zespół i przez tak długo nie odnosiliście sukcesów, tak specjalnie. Znaczy, skąd się to wziął? Skąd ta potrzeba grania tak na poważnie, już się pytając? To nie jest tak, że założyliśmy zespół i błądziliśmy przez tyle lat. Tych zespołów po drodze było mnóstwo, zwłaszcza w przypadku Lemisza, który jest naprawdę zakręconym poznańskim artystą. Ja, mieszkając jeszcze pod Warszawą, czytałem o nim w internecie i po przeprowadzce do Poznania nasze drogi się przecięły. Zupełnie z pozoru przypadkowo, tak jak z całą resztą. I stworzyliśmy społeczność kolegów. Czy nas lubią, to nie wiem. My siebie lubimy nawzajem i robimy muzykę dziwną. A odnosząc się do tego, że poprzednie pokolenie było pokoleniem poszukiwaczy. My też musimy szukać w tym natłoku informacji, w dostępności do wszystkich możliwych mediów i platform streamingowych. Dużo trudniej jest znaleźć coś, co się wyróżnia, coś, co proponuje oryginalne spojrzenie na temat, coś, z czym można się utożsamić. Jest mnóstwo powielania sprawdzonego schematu. No nie wiem, jak odpalam playlistę Alternatywna Polska, to słyszę 50 razy ten sam kawałek i mówię, kurde, polska muzyka nie ma się dobrze w tym momencie. No i szukam dalej. To jest inna przyczyna. Ja już tą przyczynę znam, ale to jest inna. Ale masz rację, że tak jest. Mówiłeś o tej playliście. O jednym zespole. No to o ja jednym to... zespole. Tak. I o tym, że też musicie poszukiwać. Kropka? Czy jedziesz kropka, dalej? Kropka. Co nas wygnało z domu i co nami steruje? Nie wiem, ja w sobie czuję potrzebę robienia muzyki, która jest absolutnie w żaden sposób racjonalnie nieuzasadniona i wiem, że będę to robił. I muszę to robić, bo inaczej nie widzę sensu. Ja chciałem też nawiązać, bo tutaj kolega powiedział parę dobrych słów, a ja tak trochę wyskoczyłem jak Filip z Konopi z tym, że założyliśmy zespół, przygoda tego śmego, a nagle teraz się pojawiliśmy. Nie, to tak do końca to jest tak. Na początku faktycznie nie wierzyliśmy w to, że coś z tego się uda zrobić. I to z tego wynikała ta przygoda. Ale później, kiedy zorientowaliśmy się, że można coś, właśnie ten Jarocin między innymi był dla nas przełomowym momentem, zgodzę się. To tak jak kolega to powiedział. Poczuliśmy się docenieni, że gdzieś tam wysłaliśmy kasety, już mówię o tym 88, nie tym z rekomendacji, czy 9, że jednak nas docenili, że z grona tam 800 zespołów na przykład wybrali 40 i my tam się znaleźliśmy. To już dla nas było jakieś wyróżnienie, że jednak ktoś gdzieś zauważył, docenił to, co robimy. Ale chciałem powiedzieć a propos tutaj to co kolega powiedział, że chce to robić, że musi to robić i czuje, że powinien to robić. To właśnie na tym polega... jedyna dla mnie hierarchia dzielenia zespołów. Są zespoły z jednej strony, które grają. Wyczuwam, że kolega się ze mną zgodzi, że jest takim zespołem Villa Kosmos, które grają dlatego z potrzeby serca, z potrzeby duszy, bo chcą coś powiedzieć, chcą coś przekazać, wyrazić siebie w muzyce. A są też zespoły, druga grupa, ja widzę tylko taki podział, cała reszta mnie interesuje, że ktoś gra jazz, blues, to mam to w dupie, bo jeden gra to dobrze, drugi gra to źle i tak można tylko dzielić. Natomiast jest druga grupa kapel, które grają po coś. Ja na przykład u kolegi z Villa Kosmos właśnie nie słyszę, że gra po coś i to dobrze, że gra dlatego, bo chce się wyrazić. A po coś to mam na myśli tak, po coś, czyli tak, po pieniądze, po karierę, po imprezy, po balowanie i tak dalej, to jest po coś. A zespoły, które grają po coś, do historii my się tak szybko nie przejdą, bo Beatlesi, Stonesi, jak ja ich obserwuję, to chyba jednak grają właśnie z potrzeby serca i z potrzeby ducha. Tak jest moje zdanie i te wszystkie wielkie zespoły, które ja obserwuję. Ja nie mówię, że my jesteśmy wielkie zespoły, ja tylko mówię, że w tym podziale ja tylko się odnajduję. Tak. Cała reszta podziałów mnie nie interesuje. Ktoś gra hardcora, ktoś gra punk rocka, ktoś gra panko polo, disco polo, srosko polo, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje coś, czy ktoś ma coś do przekazania, czy nie ma.
Bo wiesz, są zespoły, które mówią, że grają tak, a nie inaczej, a grają słabo po prostu i tyle. Prawda jest taka, że podział dla mnie jest tylko ten jeden. I tutaj kolega mi się miksował w tę dobrą stronę mocy, o tak. Okej, dobra, to ja spróbuję was trochę sprowokować, bo wydaje mi się, że znaczy w pełni się zgadzam z podziałem wykonawców na dobrych i słabych, nie? Na tych, którzy coś nam robią i na tych... Czyli coś potrafią, a nie potrafią. I nie potrafią, nie? No ale jak gdyby... Chyba nigdy nie próbowałem założyć zespołu i całe szczęście, albo tego nie pamiętam, ale tak sobie wyobrażam, że kawa nie wyklucza herbaty, czyli że mógłbym mieć coś do powiedzenia, a jednocześnie w sumie chciałbym też trochę pobalować, nie? I żyć trochę inaczej. Ale tak, tak, tylko że chodzi o priorytet, wiesz, bo to właśnie ja mówiąc o tym, że granie po coś, to jest tak, my też mamy za sobą, tak powiedziałbym, okres balowania. Nie powiem, że nie. Jak ktoś czytał książkę o Farbenlere, to wie, o czym mówię. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Więc mamy ten okres za sobą balowania. Żyjemy z tego, że gramy, czyli to też jakby pieniądze też za tym stoją. Z karierą nie chcę dyskutować, bo powiedzmy, że nie zrobiliśmy żadnej, no ale gdzieś tam może, gdzieś tam ktoś nas zna. Natomiast, ale to nie są cele, dla których gramy. Celem jest dobra muzyka, celem jest dobry przekaz, a tam to wszystko to są skutki uboczne. Natomiast jeżeli celem jest pieniądz, celem jest kariera, celem jest to, no to wtedy ten zespół dla mnie na przykład już jest mniej wartościowy, niż by był, gdyby miał odwrotną kolejność. A wracając do tematu, tak jak powiedziałeś, to wszystko w życiu jest dobre, tylko z umiarem. No, pić też trzeba umieć. No to ja właśnie nie umiem, jestem tego przykładem, więc nie polecam mojej drogi, ale bo Antek się nudzi trochę. Antku, czy sytuacja, w której zespół Villa Kosmos stałby się na tyle profesjonalnym przedsięwzięciem, że nagle nie bylibyście skazani na kredyt we frankach i w ogóle, wiesz, samochody w leasingu i te sprawy, to... Przeraża cię wizja, w której granie tego post-punk rocka stałoby się twoim zawodem, twoją pracą, twoim jedynym źródłem utrzymania? W żaden sposób mnie to nie przeraża. Uwielbiam grać koncerty i swoją drogę zawodową związałem z muzyką. Gdzieś tam po drodze zostałem realizatorem dźwięku po to, żeby cały czas obracać się w kręgu muzycznym. I żeby w międzyczasie te pieniądze z bycia realizatorem pozwalały mi się angażować w bycie muzykiem. W momencie, kiedy uda nam się dojść do tego stopnia, będziemy lepiej grali, ponieważ będziemy grali te koncerty. Będziemy coraz lepszym zespołem oraz będziemy mogli się zająć wyłącznie tym i robić to lepiej. Także... Okay. To jest akurat bardzo słuszna koncepcja, dlatego, bo ja się w 100% tutaj z kolegą zgodzę, bo my jako Farbenlere, dopóki nie postawiliśmy wszystkiego na jedną kartę i nie robiliśmy tylko tego, to robiliśmy to na pół gwizdka. Dopiero w momencie w 2003 roku, kiedy podjęliśmy decyzję męską, że albo rybki, albo akwarium, czyli albo gramy, albo nie gramy. I wtedy zorientowałem się, że rzeczywiście poświęcamy się muzyce. I to spowodowało też, że zespół też moim zdaniem w mojej głowie poszedł do przodu. Lepiej gra, lepiej się rozumie, lepiej to wszystko się komponuje, lepsze teksty też powstają, bo wszystko na wszystko masz dystans, bo masz na to komfort. To, co o czym kolega powiedział, że on na przykład pracuje jako realizator, żeby móc grać. Ale z kolei jak będzie, tak jak sam też powiedział, ale jak już będzie grał, to będzie tylko tym się zajmował. I to jest klucz. Dlatego warto dążyć do tego, żeby żyć z muzyki, bo po pierwsze robisz to, co lubisz, sprawia ci to przyjemność, radość, jest to twoje hobby, a do tego jeszcze sposób na życie utrzymanie. A nie na przykład pójdziesz do biura, męczysz się 8 godzin z jakimś szefem, który tam cię co chwilę ochrzanie, że masz długie włosy, czy krótkie, czy takie, ma do ciebie cały czas jakieś wątki i po godzinach idziesz na próbę zmęczony, a w głowie masz to, że szef cię właśnie przed chwilą ochrzanił albo cię wyleje z roboty. Więc wydaje mi się, że każdy zespół, który na poważnie chce traktować muzykę, powinien do tego dążyć. Okej, dobra, a istnieje takie zjawisko, i to jest w sumie pytanie do was obu, bo być może już się z tym zetknęliście. Dobra, inaczej zadam to pytanie. Nie, może część z was pamięta, może nie, niektórzy nie mają tyle lat, ale był taki zespół Koma. I ten zespół był... Nawet jest.
z tego co wiem. A, no tak, bo oni teraz wrócili, nie? Ale to też nie wiemy, w którym roku będziecie to oglądać, bo jak to będzie na przykład 2042, to może być znowu czas przejść. Bo my to albo znowu wrócą. Albo znowu wrócą, tak. Ale to był przykład zespołu, jest to przykład zespołu, który był niewolnikiem swoich fanów. Fani zawsze wiedzieli lepiej, co Koma powinna nagrywać, jakie płyty powinna grać i co śpiewać. To fani próbowali dyktować zespołowi, co i jak ma grać. I teraz wydaje mi się, że w ślad za takim profesjonalizowaniem się zespołu i w ślad z tym rozrostem tego fanbase'u, jak to się ładnie mówi, pojawiają się fani, którzy nagle zaczynają mówić, że wiecie, no nie wiem, ich troje skończyło się na Killemol, nie? Metallica skończyła się na czarnej płycie. No właśnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I w pewnym momencie ktoś może od Villa Cosmos zacząć oczekiwać tak, tego, aby grała tak, jak na tej pierwszej epce, którą pewnie za chwilę wydacie. Nie będzie pierwsza epka, to będzie nasz drugi album. No właśnie. Co? Nie boję się tego scenariusza, chociażby przez to, ile już przerobiliśmy z Olkiem takich sytuacji, gdzie w momencie, kiedy on nie czuje tematu, on tego nie zrobi, bo to po prostu się nie uda. To nie będzie autentyczne i on nie będzie mógł z tym funkcjonować. W tym przypadku absolutnie nie ma takiej opcji. Nie ma takiego ryzyka? A wy przychodziliście taką presję? Oczywiście, że każdy zespół, który nagrywa płytę po płycie, musi się liczyć z tym, że jedna się będzie bardziej podobać, druga mniej, że jedna będzie miała swój fanklub, druga będzie miała antyfanklub i to jest normalne i oczywiste, to każdy zespół to czeka i to... Ja też na przykład uważam, że Stonesi mają na przykład lata 70. gorsze niż 60., no ale to takie moje prawo jako odbiorcy. Ale wiesz, ale chodzi o to, żeby tej presji po pierwsze nie ulegać, zgadzam się tutaj z przedmówcą, ale to też chodzi o to, żeby też ludzi trochę uświadomić, że jeżeli lubisz Fardelere, jeżeli lubisz Villa Cosmos czy inne zespoły, no to zaufaj tym zespołom. To znaczy daj nam nagrać płytę, przesłuchaj jej uczciwie, nie tam, że puści się do utwór, ta lipa, to kiedyś to było lepiej. Tylko przesłuchaj to rzeczywiście rzetelnie i wtedy dopiero oceniaj i wtedy dopiero mów. Oczywiście jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, bo znam też takich, co Beatlesów nie lubią. Ja akurat lubię, ale znam takich, co nie lubią. Czyli okazuje się, że największy zespół świata też ma swoich adwersarzy. W związku z powyższym, ja bym się tym nie przejmował. Mieliśmy taką presję niejednokrotnie. Na przykład, że Fardelere, Fahrenheit, do Fahrenheit to było fajnie, potem było gorzej, albo te stare płyty są lepsze niż te nowe płyty. Po czym my na przykład, jak sięgamy po te stare kawałki na koncertach, to widzę, że przyjęcie publiczności tych starszych kawałków jest gorsze niż nowsze. O dziwo. A głosy są takie, być może ci, którzy chcą starszych kawałków, są głośniejsi niż ci, którzy nie chcą. Albo się bardziej wyróżniają w tłumie, natomiast jest ich mniej. Zdecydowanie. Ale ja uważam bardzo prostą rzecz, to chyba mi się z kolei kolega się ze mną zgodzi, że to zespół powinien kreować, co chce robić i to, co chce, o czym chce śpiewać i to chce przekazać. I albo to użyję takiego kolekcjonalnego sformułowania, albo to kupujecie, albo tego nie kupujecie. To znaczy, albo wam się to podoba, albo nie. Albo przestajecie nas słuchać, bo na przykład straciliście do nas zaufanie. I my się nie obrażamy, jak fani jakieś odchodzą, bo ważne tylko było tak, że jak ktoś odejdzie, żeby ktoś następny przyszedł, bo to jest istota rzeczy. Bo wiadomo, że człowiek nie może podążać za fanami, bo wtedy będziesz niewolnikiem, tak jak powiedziałeś, własnego getta, a my jako Fardelere, dlaczego na przykład Fardelere gra dużo koncertów takich plenerowych, nietypowo punkrockowych? Tutaj no parę osób, które się pewnie też nad tym zastanawia. I na przykład niektóre w głowie się pojawia, albo się sprzedali, albo są komercyjni, albo są tacy. Nie. A dlatego tak jest, bo my mamy otwartą formułę muzyki. My nie zamykamy się muzycznie i ideologicznie tylko na punk rockową publiczność. To nie jest tak, że punk rockowcom, inaczej, nie punk rockowcom w sens zbrojenia. My czegoś takiego nie robimy. My otwieramy formułę grania Fardelere, dlatego pojawią się kawałki reggae, to jakieś tam wolniejsze i to od zawsze. Nierealne ogniska, przypomnę, ballada, jedna z pierwszych powstała 30 lat temu. Jakby ktoś mówił, że Fardelere teraz gra ballady, kiedyś nie grało. Zawsze grało. Więc to jest otwarta formuła grania i wydaje mi się, to jest najlepsza droga, żeby właśnie, odpowiadając na twoje pytanie, żeby nie ulec tej presji. Czyli otwierać formułę grania. Bo jak ją zamkniesz, w punk rocku na przykład, to będą cię wymagać. Albo na... No nie, nie chcę bluźnić. Albo naparzacie na ostro, albo was nie słucham. Bo wtedy jest taka presja. Ja znam parę zespołów punk rockowych, nie będę wymieniał nazw, bo to nieładnie, które wiem o tym, że ulegają presji.
że na przykład w duszy im gra coś innego, chcieliby zagrać coś innego, ale na przykład jeden koleś mi powiedział tak, o człowieku, jakby mój zespół, zresztą połowa z was go zna, nie wiem, dlaczego mówi nazwy, jakby mój zespół zagrał takie regowe numery, to by nas chyba zasztachtowali. Ja mówię, ale co się ty martwisz? Zrób to. I dopiero także wydaje mi się, że odpowiedź na twoje pytanie jest taka. Jest takie zagrożenie, ale nie wolno się poddawać. Antek, a wy się... Dla kogo wygracie? Próbowaliście sobie jakoś, nie wiem, zdefiniować albo zrozumieć, bardziej może zrozumieć, kto was słucha, kto jest waszym odbiorcą? Usłyszeliśmy, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale że od jury jedynym zarzutem w naszą stronę było, że teksty to takie trochę dla 17-latków. No pomyśleliśmy, że to w sumie nie jest zarzut, że ludzie w tym wieku muzykę przyswajają bardzo silnie, łatwo się z nią utożsamiają. Nasze teksty są dość życiowe, abstrakcyjne, przesiąknięte smutkiem i goryczą, ale słychać tam, że jakoś sobie dajemy radę. No, gramy dla ludzi, którzy czują się podobnie oraz dla wszystkich, którzy chcieliby tego posłuchać, którzy chcieliby nas poznać. No to znowu mówisz bardzo tak dyplomatycznie w sumie, ale to dobrze. Tak po prostu myślę. Nie dasz się jak gdyby wypuścić na minę, ale... Ja bym się nie przejmował tym zarzutem ze strony jury z dwóch powodów. Po pierwsze, znam tych jurorów i jestem w stanie sobie szybko wyliczyć średnią wieku tych jurorów. To po pierwsze, to był pocisk. A po drugie, nie powiedziałbym, że wasze teksty są dla 17-latków. Akurat z tym bym się nie zgodził zupełnie. I to jest szybka, krótka i mam nadzieję miła recenzja tego, co zrobiliście. A jak już trzymasz mikrofon, to Wojtek może odpocząć na szczęście na chwilę. Napij się, tak. Wojtek opowiadał, że dla niego wygrana w Jarocinie była momentem przełomowym. Wy jeszcze nie wiecie, czym będzie. A wiecie, czym nie będzie? Wiem, że trudne pytanie o tej porze, ale... Kurczę... Chyba jeszcze nie wiemy, no. A dobra, a co się musi stać, żebyśmy, jak się spotkamy za 3-4 lata, żebyś mógł powiedzieć tak, kurwa, to był moment przełomowy. Musimy ruszyć w tym momencie z miejsca na fali tego sukcesu, na fali radości, którą czujemy i motywacji, która się zwielokrotniła na pewno. Dostaliśmy wczoraj finalną wersję miksu naszego singla, więc jesteśmy gotowi działać wydawniczo. Wygrana fajnie się zbiegła z momentem odwlekanej od kilku lat premiery, bo Villa Kosmos jest dosyć nieszczęśliwym zespołem. Mieliśmy dużo zmian w składzie, dużo napotykaliśmy po drodze jakichś problemów, żeby zachować ciągłość. No i tak, no, w tym momencie musimy włożyć w to wszystkie siły. Nie wiem, jak to działa z szukaniem managementu. Chętnie byśmy znaleźli, jakby co. To ja się zwrócę do kamery przede wszystkim. Villa Kosmos, laureat Wielkopolskich Rytmów Młodych 2024, szuka sprawnego menadżera, także prosimy sprawnego, tylko poważne oferty. My jesteśmy w stanie w to wjechać na poważnie. No ale rozumiem, że nagroda w postaci 15 tysięcy dla zespołu z Poznania to jest jak 30 dla tych z Warszawy, nie? Co najmniej. Z kolei Wojtek powiedział mi na ucho, że chciałby coś powiedzieć na temat nagrody. Na temat nagrody. Tak? No, jak mówimy o nagrodzie, to też, my też ją dostaliśmy. Najpierw chciałem sprostować, bo może się nieprecyzyjnie wyraziłem, ja nie powiedziałem, że wygrana w Jarocinie nam otworzyła bramy, tylko Jarocin. Jarocin. Wszystkie koncerty jarocińskie uważam, że to były przełomowe dla nas. A paradoksalnie właśnie nagroda nie. Właśnie dlatego, że po pierwsze nagroda jarocińska to... Wtedy tak zresztą było, ja takie miałem wrażenie przez lata, jako widz jeszcze wcześniej. I potem jak sam tego doświadczyłem, to zobaczyłem, że to wrażenie było słuszne. Że jak się wygrywało Jarocin w latach 90. czy 80.,
to wtedy, w tych starych Jarocinach mówię, to wtedy kopało się w tyłek tego, co wygrywał. Poza TSA wszyscy z tego doznali. Każdy, kto wygrał rekonstrukcja, taki zespół w 82, w 83 już nawet nie był zaproszony. Zespół tam Hak w 83 z Kukizem, który wygrał, w 84 został obrzucany butelkami. I to tak trochę było wtedy, że jak wygrałeś, to znaczy trzeba cię kopać, bo to niedobrze. Ludzie wtedy nie do końca lubili zwycięzców. W 90 roku, jak my wygraliśmy, w 91 już zagraliśmy jako pierwszy, mówiłem to koledze, na otwarcie festiwalu, gdzie graliśmy, kiedy ludzie się schodzili na amfiteatr. Także to było gorzki smak zwycięstwa. A dwa lata później już nas nie zaproszono. Bo już swoje z Jarocina zrobili, dobra, niech spadają. Potem oczywiście wróciliśmy do Jarocina. A druga sprawa, właśnie usłyszałem, bo nie wiedziałem nawet, że teraz nagrodą jest 15 tysięcy, no to gratuluję, bierzcie tą kasę i ją dobrze spożytkujcie. Bo u nas nagrodą było nagranie, i to jest ciekawostka, którą ujawniłem pierwszy raz w książce, było nagranie płyty długogrającej. Wtedy nie było kasy, tylko że zespół mógł nagrać płytę. I jeszcze byliśmy zachwyceni, bo płytę w studiu Andrzeja Puczyńskiego, które wtedy Izabeli Studio było uznawane za jeden z najlepszych studiów w Polsce. No to byliśmy zachwyceni, kariera przed nami, super studio. No i wszystko, czar prysł wtedy, kiedy w grudniu, 3 miesiące po Jarocinie, nagraliśmy płytę i chcieliśmy ją wydać, gdzieś tam pójść szukać wydawcy. A wtedy usłyszeliśmy odpowiedź tak, nie. Nagroda była w pakiecie. To znaczy, nagrywacie u Puczyńskiego i wydajecie w Izabeli Studio. O czym on oczywiście nie powiedział. I wtedy doszło do słynnej sytuacji, do słynnej sytuacji sporu polegającego na tym, że my za tą nagrodę, koledzy już tego nie doświadczą, bo wiadomo, że dostaną kasę i tyle, my za tą nagrodę musieliśmy zapłacić. Dlatego, bo później nie dogadaliśmy się z Izabeli Studio, nie wiem, tutaj większość pewnie nie kojarzy, ale Artur na pewno wie, była taka caryca Katarzyna, była. Kanclerz. I ona wtedy rządziła w Izabelinie. Jakoś nie tylko w Izabelinie. Nie do końca połaliśmy wtedy do siebie miłością i nie dogadaliśmy się, mówiąc krótko. Parwenera nie chciał tam wydawać, bo zaczęła nam narzucać, jak się mam ubierać, jakie mamy single wydawać, jaka płatka ma wyglądać, jak się płyta ma nazywać. Więc ja mówię, tu się już nie dogadamy, bo my się na nic z tego nie godzimy. My mamy swój tytuł, swoją płytę, swoje single, swoje wyobrażenie i koniec. No i się nie dogadaliśmy. No i wtedy, jak chcieliśmy ten materiał, który wygraliśmy w Jarocinie, zabrać i wydać w Arstonie, okazało się, że Arston musi zapłacić odkupne Izabelin Studio, czyli naszą nagrodę dostał Izabelin Studio. Mówię to publicznie chyba drugi raz, ale w książce też jest to opisane. No to także los nagrody widzę, że już w tej chwili poszedł w dobrą stronę. No tak, zależy jeszcze, co z nią zrobią, nie? A to wiesz, no to jest... Kto to? Chyba, że to coś ważnego, to sprawdź, wiesz. Ja jeszcze wracając do was przy okazji, bo zakładam, że menadżera to już zaraz znajdziecie i to jakoś pójdzie, ale jak wy na przykład... O bezprawnego i uczciwego. Właśnie. Bo to musi też iść w parze. Chociaż, żeby miał chociaż jedną z tych cech, nie? O właśnie. To... Bo znam sprawnych i uczciwych i znam też sprawnych i nieuczciwych. Tak, i nieuczciwych i sprawnych. To tak. To ci są chyba najgorsi. No dobra, ale to zakładając, że ten problem sobie rozstrzygniecie. Czemu wy nie myślicie, bo zakładam, że nie myślicie na podstawie waszych doświadczeń o związaniu się z jakąś wytwórnią? To też nie jest tak, że nie myślimy o związaniu się z jakąś wytwórnią, bo już na etapie pierwszego albumu zrobiliśmy jakiś research i powysyłaliśmy maile. Próbowaliśmy tak działać również w kwestii koncertów. Próbowaliśmy rozmawiać. Cała ta lista mailingowa skończyła się tym, że odpisało nam Sony i była to automatyczna odpowiedź. Z respondera. Tak, no. Także to nie jest tak, że nie myślimy. My naprawdę nie wiemy, jak się przebić, żeby chociaż dostać odpowiedź. A wyobrażasz sobie taką sytuację, że teraz jak już poszło w świat, że Villa Kosmos jest laureatem i teraz nagle tu się Kajaks odezwie, tam się jakiś Mystik odezwie, tu jakaś Agora, tu jakiś tam Universal, nie, i tak dalej, a wy teraz to... Jest takie ryzyko. Jesteśmy związani oczywiście bez umowy z poznańskim labelem Koty Records. Tam wydaliśmy pierwszą płytę. Tam wydało się kilka poznańskich i też po prostu polskich niezależnych kapel.
od początku podobała mi się idea, że angażujemy się w budowanie labelu, który daje nam nasz własny kanał promocji, z którym będziemy kojarzeni, tak samo jak Nightisowe kapele z Seattle były kojarzone z Sub Pop. Mhm. Także my możemy zrobić coś takiego na poznańskiej ziemi. No to jest idealistyczne podejście. Gdybyśmy dostali jakąś konkretną propozycję, musielibyśmy się nad sobą zastanowić. No wiesz, byleby tylko wasz label nie musiał tak jak Sub Pop produkować koszulek. Wiesz, jesteśmy niewypłacalni. To jest duże ryzyko. Wojtek, a ty dałbyś jakąś radę, co zrobić, co ma Villa Kosmos zrobić, żeby nie utonąć? Jeżeli chodzi o radę, to moja rada będzie kontrowersyjna i najpierw bym ją przemyślał, zanim ją zrealizował. Dlatego, bo ja mam taką filozofię życiową dość rzadko spotykaną w tej branży, że od 2001 roku Farbenel nie podpisał żadnej umowy. A wydajemy płyty, wydajemy różnego rodzaju, w Mystiku wydawaliśmy płytę, wydajemy płytę Blue Rocket Boys i to teraz dużo. I wszystkie płyty, które wydaliśmy Blue Rocket Boys, bez umowy żadnej. Bo ja mam taką filozofię życiową, to mówię, koledzy, nie tyle, że podpowiadam, tylko pokazuję, że też tak można. Że dogadujemy się w taki sposób z firmami, że mówimy tak, słuchaj, ja teraz mówię takim prostym językiem, że rozmawiając z firmą, mówię tak, słuchajcie, jak się będziemy lubić, to będziemy u was wydawać. Nie widzę problemu. I tak jest, Blue Rocket Boys wydajemy od 2005 roku i dzięki Bogu dalej tam jesteśmy. Bo to raz, że się już kolegujemy, przyjaźnimy i tak dalej, a dwa, że nie potrzebuję umowy. A są takie sytuacje, że jak podpiszesz umowę, na przykład na 3 płyty, to znam przypadki zespołów, które no bardzo cierpiały. Na przykład zespół Hurt miał wielki problem, tu mówię z nazwy, bo oni się na pewno by nie obrazili, problem z tym, że podpisali umowę ze Sperekos na 3 płyty i nie potrafili stamtąd wyjść. Podobną sytuację wiem, że miał przez chwilę Happyset, że też nie mogli się uwolnić, bo chcieli przejść do Mystiku, ale tam niestety kolega im powiedział, no ale umowa jest umowa, panowie. Macie u mnie 3 płyty i macie to zrealizować i dopiero sobie możecie iść. To jest ubezwłasnowolnienie. Był też taki zespół Big Day. Mm-hmm. Ja bym nawet powiedział zniszczony przez panią królową Katarzynę Carycę. Dlatego, bo to jest zespół, który wydał pierwszą płytę i ja sam słyszałem a po to ci to mówię, żebyś też wiedział, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Którzy usłyszeli po pierwszej płycie coś takiego. Nie podoba nam się wasza druga płyta i teraz nie wydamy, bo nie ma na to koniunktury. Jeżeli będzie koniunktura na przykład za rok, dwa czy trzy, to ją wydamy, a jak nie będzie, to jej nigdy nie wydam. I zespół Big Day tak naprawdę prawie że z tego powodu się rozsypał. Inna kapela, Roan, bardzo fajna zresztą, mająca chyba, o ile dobrze pamiętam, jarociński epizod. Tak, no, w 92. A to był bardzo dobry zespół swego czasu. No tak. I ten zespół, pamiętam, że wydał pierwszą dobrą płytę i przy drugiej płycie to była firma Kościkiewicza z Demono. Usłyszeli hasło, że... Zigzag, tak. Usłyszeli hasło, że Nie podoba nam się tytuł płyty, nie podoba nam się ta płyta, musi się wszystko zmienić. I oni nagrali płytę później, sami się tego wstydzili, bo tam znam chłopaków, która się nazywa Cukier. Ja powiedziałem, że panowie, kurwa, nigdy bym nie nazwał płyty Cukier, bo to jest dramat, ale dlatego, bo ta nazwa się spodobała. Akurat oni powiedzieli, dla jaj, bo oni tak opowiadali, że dla jaj wręcz wymyślili ten tytuł, żeby się nie czepiał Kościkiewicz. I powiedzieli mu Cukier, on powiedział, świetny tytuł. No i zespół Roan przejdzie do historii jako zespół, który jedyny w tym kraju wydał płytę zatytułowaną Cukier, wbrew sobie. No i gdzieś się Roan to też widzimy, więc ja bym zalecał taką sytuację. Jak nie musisz podpisać umowy, to niekoniecznie podpisuj, a z kolei jak podpisujesz umowę, to sugeruję skontaktować się z prawnikiem, żeby ją dobrze szczytał, zobaczył, czy tam nie ma jakichś haczyków, bo to, co jest między wierszami, jest najbardziej istotne później. Bo młode zespoły najłatwiej zlikwidować jest umową długoterminową. Bo jak, oczywiście, jest jeszcze jeden scenariusz. Kapela Villa Kosmos wydaje płytę w firmie XYZ, Sony na przykład, które może autorespondera tym razem nie odpisze, i wydaje płytę w Sony i na przykład się sprzeda w takiej ilości, że Sony będzie zachwycone, to wtedy jestem przekonany, że Sony zadba o was jako urodzone dzieci. Natomiast te firmy mają takie oczekiwania, że jak się coś nie sprzedaje według ich uznania, niekoniecznie to jest wasze uznanie, tobie się może wydawać, że 5000 płyt jest dużo. Dla Sony to jest mało. Dla nich jest 20 tysięcy dużo. To w tym momencie ja bym po prostu czytał umowę. Taka jest moja rada dla wszystkich zespołów. Chociaż ja ich nie podpisuję, dlatego powiedziałem, że nie proponuję swojej drogi, ale czytać na pewno zalecam. Każdej kapeli, która cokolwiek w życiu podpisze, bo później to podpisanie może być wiele warte, albo też wiele nie warte. No dobra. To był Jarocin Kiedyś i Dziś, czyli rady starszaków dla
Kurde, no nie chcę rymować. Dla młodszaków. Dobra, niech będzie. Ale to ty powiedziałeś, nie ja. Dla maluchów. Nie, dla tak maluchów. Jest, tak. Nie, nie, w przedszkole no. byli maluchy, średniaki i starszaki. Tak, panie. Od załogantów do aspirantów. Dla aspirantów, na załogantów. Tak, tak jest. Brawo. Tak patrzę na zegarek, powoli będziemy musieli dryfować. Dziś pytania. No właśnie, chcę się zapytać, czy ktoś jak gdyby chciałby się o coś zapytać i to byłoby mądrzejsze niż to, co ja się pytałem, bo to akurat łatwe. Nie, na każdym jest zebranie jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. No właśnie. No, śmiało, weźcie. A nie chce mi się wierzyć, że nikt z was nie ma żadnych pytań, czy do Willi Kosmos, czy do Artura, czy do Farbendery. O, jest. Właśnie. Jeszcze raz? Pan zaczął śpiewać. Pytanie brzmiało, ile pan miał lat, panie Wojtku, jak pan zaczął śpiewać? No to jest dość śmieszna historia. W podstawówce, w szóstej klasie, na lekcji wychowania muzycznego, kiedyś musiałem zaśpiewać na siłę jakąś piosenkę, której nie bardzo chciałem, no ale stopnie za to były, więc nie miałem wyjścia, musiałem się nauczyć. I jak się nauczyłem i zaśpiewałem, to wtedy nauczycielka, pani Czerwińska, ona już nie żyje, z Płocka, powiedziała, że powinienem kiedyś coś z tym zrobić. I to był taki pierwszy sygnał, żeby może coś ze śpiewaniem zrobić. I później, kiedy zakładałem pierwszy zespół w 83 roku, to dzięki tej nauczycielce z podstawówki wiedziałem, że w tym zespole to ja muszę być wokalistą. Więc tak to było. Ale rzeczywiście też muszę powiedzieć, że na początku też miałem dylemat, czy nie grać na basie, bo umiem też grać na basie, ale jednak wybrałem wokal i mówię, ta moja nauczycielka z podstawówki ma w tym duży udział. Ona o tym nie wie, oczywiście się nigdy nie dowiedziała, a już dzisiaj się nie dowie, no ale taka jest prawda. Czyli lat 13. A gdzieś miłe wspomnienie z dawnych festiwalu Jarocina, może coś wspomina? Z Jarocina? Chodzi o miłe wspomnienia z Jarocina. Miłe, tak? Nie, bo były miłe i były niemiłe, czyli były różne, tak. To w pamięci zapadła najbardziej, nawet ona jest poniekąd, pamiętam wizytę w tym pałacyku 30 lat temu, w tej sprawie. Nawet chyba Arturowi mówiłem coś przez telefon na ten temat tej imprezy. To była taka sytuacja, że powiedziałbym tak, to jest niemiłe wspomnienie z miłym zakończeniem, więc tak, była taka sytuacja, że w 93 roku, jak pewnie większość z was wie raczej z medialnych przekazów albo internetowych, doszło do wielkiej zadymy w Jarocinie na małej scenie. To była nie ta 94, kiedy zadyma wyszła na miasto, tylko to była mała scena zdewastowana. Cały sprzęt, pamiętam, AC Drinkers wtedy poszedł do nieba i generalnie rzecz biorąc, no była potężna zadyma na tej scenie. Myśmy mieli grać koncert po Smar SW, taki zespół grał przed nami, punkrockowy. Oni tu pamiętam, nie ma piwa, kurwa mać, taki mieli główny przebój. No. Wtedy. Nie, później trochę lepiej grali, ale wtedy tak grali i no i trochę na rozrabiali w tym sensie, że wpuścili publiczność na scenę, a bramkarze potem stwierdzili, że jednak to niedobrze, ta publiczność na scenie, i zaczęła tą publiczność spychać na hamon. Nie będę już opowiadał szczegółów i to spowodowało totalną zadymę, bo cała reszta publiczności się wstawiła za tą grupką. No i wtedy my czuliśmy się jak na Powstaniu Warszawskim, a jako historyk trochę wiem, jak to wyglądało, bo zaczęła się taka regularna wojna między ochroną a resztą, że wszyscy, którzy się nawinęli, czy to byłbym ja, czy to był kolega z Villa Kosmos, my się też byśmy w łeb dostali, więc schowaliśmy się pod amfiteatrem, tam taka była, taki był, jak to się nazywa, garderoba taka, i zabarykadowaliśmy się tam jak na wojnie, no i tam, żeby nie mogli wejść, no i my tam siedzieliśmy pod spodem i w międzyczasie w tej zadymie wydawało nam się, że zginęły gitary. I teraz już przechodzę do tej trochę jeszcze niemiłej sytuacji, bo zginęły gitary. No my załamani, w ogóle zespół młody stracił gitarę, no kurna dramat, a jeszcze w tamtych czasach też kosmos. Dla nas to było marzenie, te gitary, i nagle dowiedzieliśmy się, że zginęły. No właśnie w tej wojnie całej. No i przychodzimy tutaj
do tego miejsca, dokładnie tam było biuro i mówimy organizatorom, że słuchajcie, no jest taka sytuacja, mieliśmy zagrać koncert, nie dość, że kurwa nie zagraliśmy koncertu, to jeszcze straciliśmy gitary. Więc chcieliśmy jakąś rekompensatę dostać, no bo to nie może tak być, że co to. Przyjeżdżamy na festiwal, a wy nie zabezpieczyliście i tak dalej. No tam oczywiście może innych słów użyliśmy, ale tak bardziej w tą stronę. No i generalnie rzecz ujmując, oni powiedzieli, wiecie co, to my w nagrodę, i to przechodzimy do tej milszej części, to my w nagrodę pozwolimy wam zagrać jutro na dużej scenie, w 93 roku to było, w finałowym dniu, no bo w ramach rekompensaty, no jak już te gitary straciliście, to dobra, żebyście nie mówili potem po mediach, że gitary wam to ukradli, tam zniszczyli, no to zagrajcie sobie na dużej scenie. W międzyczasie scenariusz się zaczął odwracać na dobry, bo gitary się znalazły. Okazało się, że ci załoganci z zespołu Smar SW byli bystrzejsi od nas i chyba bardziej odważni, bo myśmy spieprzyli od razu tam pod tą scenę, a oni zanim uciekli z tą różnicą, to zabrali gitary. A myśmy bez gitar tam uciekli, bo już stwierdziliśmy, że ratuj się kto może. I oni zabrali te gitary i wieczorem właśnie tu przy tym pałacyku, dlatego to wszystko się wiąże z tym pałacykiem, tu przy tym pałacyku się z nimi spotkaliśmy przypadkiem i oni mówią, o, Farbellere, cześć, mamy coś dla was. Ja mówimy, co? To gitary wasze, bo chyba zostawiliście. A my już wtedy wiedzieliśmy, że gramy na dużej scenie, bo to już było postanowione. No więc nie przyznaliśmy się oczywiście, że już gitary się znalazły, bo pewnie by nas wywalili z tej dużej sceny. I poszliśmy, no te gitary tam schowaliśmy, oczywiście dzień później na nich zagraliśmy, no nieważne. Jakby ktoś tam zdjęcia sobie porównał, to wiedziałby, że to są te same. Potem nawet chodziły takie plotki, że myśmy udali z tymi gitarami. Nie, to nie, to było tak jak mówię, że nie udaliśmy, faktycznie myśleliśmy, że one zginęły. I ten, bo były takie potem w mediach, ktoś tam pisał, że Farbellere jak to się mówi? Straciło? Nie straciło, tylko że nie, że sfingowali kradzież gitar. A to nieprawda, nie sfingowaliśmy, faktycznie myśleliśmy, że one zginęły. No i była taka sytuacja, że zagraliśmy ten koncert w 93 roku i to był najbardziej spektakularny koncert w historii Farbellere. Tak uważam. Dlatego, bo po pierwsze dostaliśmy 50 minut czasu, zagraliśmy, tam pogo było największe, nawet mówili później, jedno z największych w tamtych latach, 90-tych, podczas utworu Handel, to można nawet na YouTubie zobaczyć tą wersję, utwór Handel na YouTubie z 93 i zobaczyć rzeczywiście, że to pogo nie było takie wąskie. I była taka sytuacja, że zagraliśmy koncert i nie pozwolili nam wisować. I wtedy, i to jest też różnica między tym Jarocinem obecnym, a tamtym. Wtedy było tak, że jak zespół nie wisował, to publiczność tam nie była taka pokorna. Dzisiaj jest tak, że jak zespół, na przykład, który ludzie chcą, żeby bisował, nie bisuje, no to wiadomo, wychodzi konferencja, mówi koniec i wszyscy brawo, świetnie. Wtedy tak nie było. Wtedy myśmy skończyli koncert, pamiętam, i było straszne ciśnienie, żebyśmy zagrali bis. Pamiętam Tomek Żonda, Kuba Wojewódzki w tym uczestniczyli, oni wtedy tam robili ten Jarocin. I ja im powiedziałem, słuchajcie panowie, dajcie nam zagrać ten bis i będzie spokój święty, bo jak nam nie dacie zagrać tego bisu, znaczy to nie to, że straszyłem, tylko po prostu ja czułem, co się wydarzy. To mówię, no to tu będzie za chwilę naprawdę stary Jarocin wam się odezwie, na to 80. No i dokładnie stał się mój scenariusz, oni nam nie pozwolili grać koncertu, bisu. Ludzie zaczęli krzyczeć, pamiętam, że głównym hasłem, które pamiętam, myślę, że osoba, o której to hasło było, nie pamięta, ale mogę je teraz powiedzieć. To główne hasło, które wtedy krzyczano, oprócz Farbellere, żeby nadwywołać bis, to było wojewódzki chuj. Ja mam to nagrane na VHS-ie. Jak ktoś będzie chciał kiedyś zweryfikować, czy to prawda, to mogę mu przesłać. I to było hasło główne krzyczane na przemian z Farbellere. Mi się to tak średnio podobało. Farbellere, wojewódzki chuj, nie wiedziałem. W końcu do kogo się to odnosi, no ale już wiem, że nie do nas. Natomiast była taka sytuacja, no i wtedy oni z łaski nam pozwolili grać, a kapela, która grała po nas, Krishna Brothers, i tutaj muszę powiedzieć, że mi jest akurat przykro z tego powodu, oni na siłę zostali wepchnięci na scenę, no bo nam nie pozwolili bisować, ich na siłę chcieli wepchnąć. I Tomek Gejs kiedyś mi opowiadał, obecny perkusista Kultu, że jak wyszli wtedy na scenę, to w jego centrali znalazł się takiej wielkości kamień, bo ludzie zaczęli rzucać kamieniami tam w nich i oni 15 sekund byli na scenie i zeszli ze sceny i wtedy organizatorzy z łaski przyszli prosić nas o to, żebyśmy jednak zagrali. Chociaż wcześniej powiedzieli, że absolutnie nie ma takiej możliwości. Myślę, że tą historię dobrze pamięta i Kuba Wojewódzki, chociaż o niej nie opowiada, z wiadomych względów. I na pewno pamięta Tomek Żonda, bo jak z nim rozmawiałem rok temu, to mówił, że doskonale pamięta tą sytuację, która wtedy była. I to takie jest najbardziej niemiło, miłe wspomnienie z Jarocina, bo ten koncert do dzisiaj uważam za jeden z najważniejszych w historii Farbellere. 93 rok, Jarocin, czyli 31 lat temu.
I to był koncert jeszcze bardziej przełomowy niż te wcześniejsze. Nie wiem, kto zadał to pytanie, ale uważajcie na długość. Słuchaj. To bardzo pytanie, bo jak już tak pokoleniowo zderzamy i taka historia fantastyczna. Ja poproszę ten dzwonek, bo sobie bym tego wojewódzkiego bo ja bym sobie ustawił. No nie, tak bym nie chciał, tak bym nie chciał. Ale nie, już tak na poważnie. Słuchajcie, tak z perspektywy i z starszego zespołu i młodszego, co was denerwuje wśród osób, które są na koncertach, czy właśnie te sytuacje, rzucają kamieniami, czy co krzyczą, czy jak reagują, jakie zachowania was irytują z deszczu? To może zacznijmy od dnia dzisiejszego, czyli kolega niech się najpierw wypowie. Wczoraj tam przy stanku spotkaliśmy załogantów, którzy nam powiedzieli, że w 93 to ludzie wyjmowali płyty chodnikowe z balkonów. W 94 to był. A to z tymi płytami to był czwarty. Na pewno. W tym momencie na Jarocinie jest chyba mega luz. Szczerze powiedziawszy, nie zaobserwowałem jakichś szczególnie agresywnych zachowań. Ale czy jest coś, co cię denerwuje? Tam było takie pytanie. Nie denerwuje. No, w publiczności. W tym momencie nic mnie nie denerwuje. A komórki cię denerwują na przykład? Komórki, pokaż cycki. I tak jest mniej niż gdzie indziej. Ale co, no, bo wiem, nie że... Nie widzę tego, że był las rąk nagrywający w górze. Tutaj jest tego mniej. No to prawda. Ja byłem na openerze kiedyś. Tam. Nie. Tak, ale to rzeczywiście słuszna uwaga, że tu jest rzeczywiście ich mniej, to prawda. No, ale tu były magnetofony kiedyś. Tak. Ale to było po coś. Bo to zdjęcie to jest po to, że to, żeby sobie selfie zrobić, to wiesz, to trochę soba pamiątka. Te na nagrania jednak one sprawiały, że te zespoły do dzisiaj przetrwały. Także ja uważam, te Grundigi to uratowały życie wielu kapelom. Bo kto by dzisiaj wiedział na przykład o takim zespole jak Rejestracja na przykład, gdyby nie te Grundigi. Gdyby nie ta Rejestracja. Gdyby nie te Grundigi. Albo na przykład zespół Rap, świetny zresztą. O, był. No właśnie. I gdyby nie te Grundigi, to by tych zespołów tak naprawdę... A Siekiera? Przecież oni nie doczekali się tak naprawdę dobrych nagrań w tym takim bardzo ojowym punkowym okresie. A jarocińskie te nagrania, nawet ja gdzieś tam mam u siebie w domu kasetę z tego koncertu, bo nagrywałem. No to nawet ta płyta, którą przedwczoraj Deserter odgrywał. Też była na kasetach, ja ją też kiedyś nagrywałem. Ja byłem na tym koncercie w 1984 roku, nagrywałem tą płytę na kasetę właśnie. Także ja uważam, że te kasety to miały bardzo dobrą wartość taką dodaną, że jednak one, mimo że ktoś mówił, lepiej słuchaj koncertu niż nagrywaj, to jednak po latach się okazało, że to nagrywanie miało swój cel. A te zdjęcia to trochę mniejszy cel, wydaje mi się. No z drugiej strony kawa nie wyklucza, herbata. A z drugiej strony, ale wiesz, zdjęcie zrobi się, może dalej oglądać koncert. Są tacy ludzie, którzy non-stop te komórki trzymają. Ale stałeś wtedy też, sobie zawiesiłeś na pasku ten magnetofon, wiesz, i też sobie mogłeś posłuchać, nie? Ja się zgadzam w 100%, że... Ale teraz jeszcze chciałem uściślić. Czy to pytanie dotyczy cię ogólnie, czy Jarocina? Nie, bo to kolega dobrze zauważył, że trochę tu w Jarocinie jest trochę jednak inaczej niż gdzie indziej. Czyli ogólnie mówisz, tak? W dzisiejszej publiczności mi to akurat szczerze mówiąc tak, ja jestem wolnościowcem, więc mi nie przeszkadza to, że ktoś nagrywa, że ktoś robi zdjęcia. Ja tylko powiedziałem, że wiem, że wielu zespołom to przeszkadza, bo nawet niektóre kapele to o tym mówią ze sceny, tam proszę zwinąć komórki, proszę tam nie nagrywać i tak dalej. My to, że tak powiem, się z tym pogodziliśmy, bo wiem, że na to nie ma mocnych i nie ma tutaj na siłę komuś zabraniać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby każdy robił to, co chce. Byleby nie naruszał czyjejś tam nietykalności, czyjejś tam wolności własnej. I więc to mi nie przeszkadza. Kiedyś przeszkadzała mi na pewno agresja na koncertach, bo jej było dużo. Podziały, które były stworzone przez komunę, bo tak to trzeba przyznać, bo te wszystkie podziały na skinów, panków, to się wzięły stamtąd. Wszyscy starsi ludzie to potwierdzają, że to było jednak sterowane, to było odgórnie robione tak, żeby się młodzież między sobą spierała. Niestety te spory, niektórzy dalej w nich tkwią do dzisiaj, to jest smutne, ale bo też dalej są jakieś takie podziały, dalej jest jakieś kibicostwo wśród zespołów, co mi się nie podoba. Kibicostwo mi się nie podoba publiczności. Zdecydowanie jest mniej agresji, to prawda, bo nawet w tej chwili większość koncertów się odbyła bez ochrony klubowych. To powiem ci, że 20 lat temu to było niemożliwe, żeby koncert się odbywał, a jak się odbywało, no to się kończyło na pewno zadymą. Znaczy były koncerty bez... Czy 30 lat temu, no może źle powiem. 30, nie, 30. No, ja na przykład kiedyś pojechałem na koncert do Białogardu, który się nie odbył, bo przyszła grupa skinów 30 i rozbiła koncert i koncert się po prostu nie odbył, bo nie było żadnego ochroniarza.
I myśmy się ewakuowali wręcz jakimiś tylnymi wyjściami, żeby samemu nie zaliczyć w głowę. Tak samo w Gorzowie Wielkopolskim wiem, że przepraszam, jeżeli ktoś jest z Gorzowa, to tutaj ten, ale w Gorzowie Wielkopolskim, żeby kiedyś były takie czasy, że ktokolwiek nie przyjeżdżał i nie było na przykład jakiejś odpowiedniej zabezpieczenia albo ochrony, albo nie przyjeżdżali z ekipą, no to wyjeżdżali różnie. Kapela Trąbka Pompka z Berlina, jak przyjechała do Gorzowa Wielkopolskiego, no to nie zdążyli zagrać koncertu. Już się pożegnali z koncertem, pojechali z powrotem. Kapela z Maza, jak przyjechała do Gorzowa, też tak było. Ale to były stare czasy, ja mówię o starych czasach. I to mi się wtedy nie podobało. Dzisiaj raczej już tego nie ma. Dzisiaj jest na pewno pod tym względem lepiej, bo większość koncertów jest bez ochrony i nie ma w tym problemu. Ludzie się dobrze bawią. Ludzie, wydaje mi się, że trochę jednak ludzie otrzeźwieli i jakby ogarnęli się. W tym sensie, że przychodzą, wiedzą po co przychodzą, na co przychodzą. To też wynika z tego, że te koncerty już teraz nie kosztują 5 zł, tak jak kiedyś. I to też weryfikuje publiczność, że jednak już wiesz, na ktoś chce przyjść na rozrabiać, to na rozrabiać za 5-6 dych, to już mu się nie za bardzo chce. Nie? A kiedyś to było denerwujące. Komórki mnie przeszkadzają, kibicostwo mnie przeszkadza. To, że właśnie ludzie się dzielą niepotrzebnie. Że ja tych nie słucham, tamtych słucham, tutaj te. I z reguły w danym gatunku. Wiem, że w scenie reggae się dzielą, w scenie punkowej się dzielą, w scenie metalowej się dzielą. Ja tylko się zastanawiam, po co? Kiedyś była taka piosenka Perfektu, po co? I tego nie rozumiem, po co? Bo to jest po nic. To jest jedyne, co mnie wkurza dzisiaj, kibicostwo. O, teraz pytno. Dobra, to po kolei. Proszę. Ostatnio byłam tydzień temu na Czochaj Bobra i projekt Pań. Czy będzie kontynuacja, czy będą nowe utwory, bo naprawdę no, uważam, że super projekt. Tak dla, po prostu dla takiego pokolenia i młodego i starego, gdzie młodzi się uczą, a starzy po prostu pamiętają, tak? Wiesz co, nie przewiduję nowych piosenek, bo wydaje mi się, że coverów mamy tyle już zrobionych, że mamy nawet czego wybierać. W tym projekt punku też musieliśmy pewne rzeczy odrzucać już, żeby się zmieścić w czasie. Natomiast niczego nie mogę wykluczyć, bo może się zdarzyć, że coś tam nam wpadnie do głowy. Mamy teraz zrobić utwór na przykład, znaczy chcemy zrobić cover Cox Parer kapeli, czyli też tam się nam pojawi jakiś nowy element, który można by zagrać na takim koncercie. A czy będzie kontynuacja? To bardziej zależy od organizatorów koncertów. My nie mamy takiego ciśnienia, żeby grać. Nagrywamy nowe płyty regularnie jako Farbenlere. Cały czas mamy co robić, więc mamy co grać na koncercie. Tym bardziej jak nagraliśmy 13 płyt czy 14, no to jest co grać. Natomiast jeżeli są propozycje zagrania koncertu, tak jak było na Czochraj Bobra, bo to oni wyszli z inicjatywą, żeby zagrać ten koncert, to my bardzo chętnie z nich skorzystamy. Więc to, czy będzie kontynuacja, zależy od organizatorów, nie od nas. Chciałam się zapytać, czy w latach 80. były jakieś piosenki, których nie mogliście zagrać, bo wtedy no, była cenzura, sprawy. No i właśnie, to bardzo dobre pytanie. Bo... Ja powtórzę, bo nie wszyscy słyszeli. Czy w latach 80. były piosenki, których nie mogliście zagrać? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja trochę uważam dzisiaj po latach, że to mówienie o cenzurze to trochę takie, zacytuję tu nazwę zespołu poznańskiego, takie trochę strachy na lach. Dlatego, bo rzeczywiście były takie sytuacje, że składaliśmy wszystkie piosenki, nomen omen też w tym pałacyku i wiochu, nie były poprawiane, bo one były takie, że tak, czasami poprawili na przykład, że gdzieś tam pisałeś, że ten wers tu nie pasuje, czasami kreślili wszystko i tak dalej. Ja zaraz powiem, jak to było u nas, ale u nas było to tak, że w 87 roku była bardzo luźna sytuacja, o dziwo, jak tu zagraliśmy, ta cenzura w ogóle tam olewała, daliśmy piosenki, dobra, graj to tam, co chce tam. Ale już w 88 roku coś się wydarzyło dziwnego i już nagle być może komuna wiedziała, że pada, nie wiem z czego to wynikało, ale wtedy rzeczywiście był duży reżim tych tekstów i oni trzepali mocno. I nam przetrzepali jeden tekst, jest taka kwestia, to jest tekst o generalnie w skrócie o służbie wojskowej, no to było przeciwko Poborowi, tak. Tak, dokładnie. Bo moich dwóch kolegów wtedy trafiło na obowiązkowy pobór i ja tak się zmobilizowałem, że napisałem piosenkę na ten temat. Jest taka kwestia. I ta piosenka się nie spodobała. Skreślili ją całą. No więc ja poszedłem do tego urzędu cenzury i się pytam, no ale dobrze, ja bym chciał coś jednak z tej piosenki zagrać. Kto co może zostać? A koleś mi odpowiedział nic. Więc no jak nic, no to nic. No i teoretycznie nie mogliśmy zagrać. I właśnie dlaczego mówię teoretycznie, dlaczego mówię o strachach na lachy? No i mamy ten 88 rok, Jarocin. Myśmy jeszcze zrobili taki wybieg w Płocku, na mnie przyszedł ten numer, więc udaliśmy, że piosenka powstała tuż przed Jarocinem i tu w Jarocinie ją złożyliśmy jeszcze raz, bo była taka możliwość. W Urzędzie Cenzury. Złożyliśmy ją w Urzędzie Cenzury, tu w Jarocińskim też nie przeszła.
No ale dobra, to mówimy, coś w tej piosence musi być, skoro i tu jej nie przepuścili. No i przychodzi konferencjer koncertu i się mnie pyta, ja oczywiście mówię w telegraficznym skrócie, i się mnie pyta, panowie, pokazuje mi rozpiskę naszej, bo wtedy trzeba było też setlistę pokazywać, teraz nie ma takiej opcji, nie? No nie ma. No wtedy tam setlistę musiałeś pokazać, co grasz. A on mówi, ale wiecie, że ten utwór to nie może być. Ja mówię, a ja się go pytam jako nastolatek, bo ja przesadziłem, 22 lata wtedy miałem. A ja się go pytam, słuchaj, no dobrze, a co się stanie, jak zagram? Bo to mnie zainspirowało. On mówi, prawdopodobnie nic. Ale nie, prawdziwa historia. Prawdopodobnie nic, ale mówię, jak to? Jak to? On mówi, bo ja jestem tylko od tego, żeby wam powiedzieć, że macie tego nie. A co wy z tym zrobicie, to jest wasza sprawa. I mówi, ja sądzę, że nic. Ja mówię, dobra, to wiesz co, ty nic nie słyszałeś, my to zagramy. No i zagraliśmy, mam też dowody na to, że nagraliśmy, mam ten koncert nagrany. Nagraliśmy gdzieś tam w archiwach, zagraliśmy ten utwór i rzeczywiście nic się nie stało. Nie wiem, czy było tak z innymi kapelami, z tą cenzurą, ale wiem, że tak było z nami. Czyli był utwór, który nam zabronili, myśmy go zagrali, nic się nie wydarzyło. Chociaż też wiem, że kapela Immanuel, Regowa z Warszawy, kiedy zaśpiewała w Jarocinie piosenkę Niepotrzebny jest konfident, niepotrzebny jest prezydent, niepotrzebny jest CIA, niepotrzebny jest PZP. I rzeczywiście nie mieli tutaj bana, w sensie co się tam zrobili, więzienie czy coś, ale mieli zakaz występu w paru miejscach. Zespół Deuter, wiem, że z powodu cenzury miał zakaz występów na Podkarpaciu. No, nie wiem dlaczego, a tak było. Być może... Niektórzy nawet w Polsce mieli zakaz. Tak, mogło tak być, więc ja nie mówię o innych. Ja wiem, że na przykład ja byłem świadkiem w 80. O kurde, czwartym? Tutaj Artur mnie poprawi. Kiedy się rozpał Klaus Mittwoch? Czwarty czy piąty? Chyba czwarty, wydaje mi się. Jak nie trzeci, czwarty. Nie, czwarty. No, to był i byłem świadkiem tej jego sytuacji. I rzeczywiście musiało tak być, bo Janerka potwierdził mi to, jak z nim rozmawiałem 2 lata temu. 84 rok, rok na Wyspie, Wrocław, wychodzi zespół Klaus Mittwoch. Ja tam specjalnie po to pojechałem, żeby ich zobaczyć. Swoją drogą Siekiera wtedy też tam grała. I wyszedł zespół, wyszedł Janerka i powiedział tak. Ponieważ cenzura radiowa odrzuciła kolejny nasz utwór, zespół Klaus Mittwoch zostaje rozwiązany na znak protestu. Czyli rzeczywiście przykład Klausa Mittwocha pokazuje, że to nie do końca były strachy na rachy. Ale w naszym przypadku to było więcej gadania o tej cenzurze niż nie. To jeszcze, tylko tak na szybkości uzupełnię te opowieści o cenzorach. To z relacji Waltera Chełstowskiego, który odpowiadał za festiwal w latach 80. i go tutaj organizował między innymi, to opowiadał, że oni zawsze dbali o to, aby cenzorzy byli, bo zawsze przyjeżdżała dwójka, raz chyba była trójka tych cenzorów z Poznania i z Warszawy, to oni zawsze dbali o to, żeby ci cenzorzy byli najlepiej zaopatrzeni w wódkę i żeby ją mieli jak najszybciej, bo wódka plus upał powodowały obniżenie czujności. Szkoda tylko, że publiczność miała wtedy prohibicję. Tak, to dlatego mówię, że należało właśnie o to zadbać. To wymagało dodatkowego dbania. I niestety zdarzały się też takie sytuacje, że... Nie chcę mówić, że to może ktoś z mieszkańców, ale no, prawdopodobnie ktoś niezainteresowany muzyką rockową, mimo wszystko zdarzało się, że donosił. I stąd te... Tak podobno było z Immanuelem właśnie. I stąd ta historia przykra z Immanuelem, nie? Że cenzorzy byli nieczynni. Ale ktoś się aktywni. Ale byli zdjęci już z boiska. To się wtedy mówiło ormoczuwa. Ormoczuwa i wtedy ponoć cenzorzy mieli problem, że to przeszło, oni nie ochotnicze zareagowali. Rezerwy milicji obywatelskiej. Tak, były takie. Czy jest jeszcze jakieś pytanie do Villa Kosmos? Chamy. Ja zaraz podobnie dla Wojtka pytanie, w jakim wieku ty zacząłeś śpiewać? Ja śpiewać jeszcze nie zacząłem, wszystko przede mną. Ja nie jestem frontmanem Willi Kosmos, jakby co. Ja jestem perkusistą. To kiedy zacząłeś grać na perkusji? Na perkusji zacząłem grać gdzieś w gimnazjum, potem jak zacząłem grać na gitarze. Pierwszą gitarę dostałem jak miałem 5 lat, ale jakoś nie wkręciłem się wtedy w muzę. To przyszło z czasem, chyba po tym jak dostałem na 12 urodziny kilka płyt od rodziców. Między innymi Nevermind i chyba do dzisiaj żałują, że ten prezent trafił w moje ręce. I tak, a później no to wiadomo, chciałem mieć zespół, ale perkusistów to ciężko było znaleźć, więc tam coś usiadłem, potłukłem, tak zostało.
Zostałeś przy perkusji. A tak a propos jak tego kolega powiedział, że nie śpiewa mi tam coś, to mi się przypomniała taka anegdota i ona też wiele mówi o wokalistach. Kiedyś podobno, no się to jest anegdota, ale podobno to tak było, ale czy to anegdota, czy jakby o nie wiemy, ale akcja jest taka, że Mick Jagger spotkał się z Sinatrą i się zapytał, ja wierzę, że tak było, i się zapytał Sinatry: Frank, słuchaj, dlaczego ty tak cicho śpiewasz? A Frank Sinatra mu odpowiada: bo umiem. Słuchajcie, kochani, czas nas goni. Wielkie brawa. I kolejny laureat Rytmów Młodych. Od razu tylko powiem 1990 rok. Bo chyba to nie pada ta data. Mogłem jej nie powiedzieć, bo nie byłem pewny. A to jest ważne, bo to jest pierwszy Jarocin w wolnej Polsce, mam tak powiedzieć, po 89. No tak. No jeszcze w 89 był, ale to już był taki przejściowy. No to taki przeskok. Mocno przejściowy wtedy. No to... A już 90 to już była taka pierwszy wolny taki rynek, powiedział. No właśnie, dobra, słuchajcie, o 16. 16:30. O 16, bo oni się spóźniają. O 16. Z minutami. Z minutami 30. Przyjdźcie i zobaczcie Villa Kosmos koniecznie, żeby zweryfikować wybór tegorocznego jury. Czy mieli rację, czy nie. Mi się wydaje, że mieli. I co? I do zobaczenia, mam nadzieję, za rok na podobnym spotkaniu. Zobaczymy, z kim się zobaczymy. A może tak. Dziękuję wam, że udało wam się wstać tak rano. Teraz widzę, że było kilkanaście minut, ale przynieść wasze tyłki. A u nas? Zapraszam do pracy w podgrupach. Dobra. Zebranie uważam za zamknięte. Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl. Nic dla was, bez was. Więcej info na rozmowyrawicza.pl. Oprawa muzyczna: Kolorofonia. Oprawa graficzna: Mateusz Wójcicki.